Szkole Rolniczej Kaczka Średni. Zostały wywieszone materiały, z których wynika, jakie będziemy mieli ceny wywoławcze. Nie wiem, czym Państwo się kierowali. Tutaj moje słowa kieruję do zarządu, bo jak moja gwiazda pozwala mi do mnie dodać, to właśnie zarząd te ceny wywoławcze ustalił. Jak myśmy przeprowadzili taką analizę przetargów, które się odbyły w ostatnim roku, na przykład w województwie wielkopolskim, tak nigdzie tak wysokiej ceny wywoławczej nie znaleźliśmy. Niejednokrotnie nawet ceny już, które były do podpisania umowy o dzierżawę, nie były tak wysokie jak nasze wywoławcze. To jest jeden aspekt, na który bym prosił o odpowiedź, dlaczego tak, a nie inaczej. Czy po raz kolejny rolnik musi uzupełniać braki w innych dziedzinach? Następna rzecz. Sam podział został tak skonstruowany, że niektóre działki, tam tutaj na przykład działka bodaj, żebym nie był, bodaj 9. To jest działka hektar coś, gdzie cena tam na nią też jest dość wysoka. Jest to działka, która w zasadzie jest nieużyteczna rolniczo. To jest pierwszy, mniejszy. Druga rzecz, działka numer 13. Na pierwszy rzut oka bardzo fajna. To jest mała 9 hektarów, wysoka klasa ziemi. Tyle tylko, że 2,5 hektara z tej działki to jest nieużytne. To jest miejsce, gdzie były składowane pryzmy, kiszonki do biogazowni przez pana poprzedniego dzierżawcy. Z którego to nieużytku nawet jeszcze nie uprzątnięto tych pozostałości od przykrywania, czyli tam pewnie jest 5 takich dużych hałd ziemi wymieszanych z folią, a 0,5 hektara to jest akurat obręb jednej z działek wchodzący w skład dużej wymienionej przeze mnie 13. To już jest taki nieużytek z dawien dawna, zarośnięty drzewami i tak dalej. Czy rolnik ma zapłacić 1300 zł? Przyjmując, że ta cena wywoławcza, na niej się dzisiaj opierajmy, tak? Czy nawet jeszcze wyższą, bo pewnie będzie wyższa cena, ma zapłacić za nieużytek? Jeszcze jedno pytanie. Tutaj, jak rozumiem, panie starosto, tak zrozumiałem bynajmniej, że pan pewne obowiązki odnośnie ustalenia pewnych rzeczy związanych z tym przetargiem scedował na pana radnego Przygońskiego. Pytam się więc, czy działki tam 8, 9, 9, 10, 11, 12, jakie one będą miały, bo one przebiegają przez głęboki kanał melioracyjny. Jaki będzie do nich dojazd? Bo z tego, co widać jest na miejscu, nie ma na każdej działce przejazdu. Czy to będzie w umowach zawarte, że jeden drugiemu będzie użyczał przejazdu? Co tak śmiem wątpić? To może te dwie kwestie, które i dlaczego tak drastyczna różnica, gdzie bonitacja gleby na Głuchowie, klasy piąte zazwyczaj, tutaj trzecie i czwarte. I na Głuchowie jest 600 zł, a tu zazwyczaj 1300, 1400, a nawet i wyżej. Dziękuję bardzo. Musimy teraz zacząć od początku. Co było celem tego przetargu? Czyli to, co się pan odnosi, że są gdzieś ceny o wiele niższe, to śmiem twierdzić, że to jest kwestia przetargu pewnie pisemnego. Tak? Celem zarządu było przetarg, będzie uzyskanie jak najwyższego czynszu. Dlatego zarząd podjął decyzję, że będzie to przetarg w formie ustnej ograniczonej, a cena nie wzięła się znikąd, tylko z oszacowania, tak, przez uprawnionego rzeczoznawcę. I dlatego tak to wygląda. Dziękuję. Kwestie dojazdów. Wiem, że to jest
dzisiaj robienia czterech mostów, czy trzech, może się okazać, że nie będzie potrzebny żaden. Także tutaj to myślę, że nie będzie problemu. Zapewnijcie pisemnie, że jest możliwość korzystania z przejazdu na, do swojej działki, tak? Tak. To jest konieczne, dojazd do działki musi być. To dobrze, to proszę się jeszcze odnieść do kwestii tego nieużytku, 2,5-hektarowego. No, myślę, że zarządca... Została to działka określona jako rolna. Trudno odpowiedzieć, bo rzeczoznawca moim zdaniem był na miejscu i określił cenę wywoławczą na podstawie stanu faktycznego, z tego co ja myślę. Ja tego nie inicjowałem akurat tej działki. Panie radny Krzysztofie Przygoński, pan tak jak i ja jest rolnikiem. Czy pan chce zapłacić za coś, gdzie są hałdy ziemi po pryzmach, gdzie jest zarośnięte drzewami kilkunasto, kilkudziesięcioletnimi? Pan chce zapłacić tak samo czynsz 1,5-2 tysiące jak za ziemię orną? Czy po prostu pan nie liczy się? Nie, trudno mi w tej chwili odpowiedzieć odnośnie danej działki, bo nie znam powierzchni, nie znam ceny, nie znam bonitacji, także trudno w tym momencie odpowiadać na te pytania. No myślę, że tutaj tę wypowiedź pana Kończaka może potraktować jakoś tam doradę, tak? W zakresie tego, żeby to... Znaczy jeszcze inaczej. Rozumiem z tego, co pan Krzysztof mówi, że wszystko... opieracie się państwo tylko na tym, co rzeczoznawca. Nikt z zarządu tam nie był? Ale jeżeli chodzi o cenę i tak dalej, no to opieramy się na rzeczoznawcę. Bo... znaczy... widocznie zarząd ustalił sam cenę, ale wtedy by było podejrzenie, że zarząd coś tam manipuluje i tak dalej. Znaczy, dlatego nawet czekaliśmy, ten przetarg trochę jest przesunięty. Cele, panie radny, cenę to i tak ustala zarząd, nie rzecz ustawa. Ale na podstawie opinii biegłego. Znaczy nie, operat mówił akurat o wartości gruntu, a nie o wielkości czynszu. Operat mówi o wartości gruntu, a nie o wielkości czynszu, żeby nie mylić pojęć na przyszłość. Szanowni Państwo, myślę, że tak naprawdę chyba pan radny nie wie, pan Kończak nie wie, o czym mówi, bo ten operat, który jest, mówi również o wartości czynszu. Szanowni Państwo, myślę, że te uwagi, które były gdzieś tu przekazane dotyczące tego przejazdu, ewentualnie kwestii nieużytku, zostały w jakiś sposób zweryfikowane. Ja myślę, że tutaj akurat temat już nie ma co wracać. Czy Państwo radni mają jeszcze jakieś